Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jeszcze na momencik przeniesiemy się na łowce. Jeszcze tutaj sobie jakiś level podbijemy przed tym epikiem, bo stwierdziłem, że jednak jest jeszcze troszeczkę czasu. A my tutaj odblokowaliśmy kolejny loch właśnie w strefie mroku, tą piramidę szaleństwa. Pewnie tam jakieś levele wbijemy, więc stwierdziłem, że sobie jeszcze właśnie przed tym epikiem tutaj wbiję. Jeszcze może nawet 280 dzisiaj dobijemy, zobaczymy, może się uda. I będzie to taki spoko jakby start na epik, bo będą nam po prostu lepsze itemki wtedy podczas eventu leciały, także warto by było po prostu skorzystać. Ale dobra, na wstępie sobie oczywiście ogarniemy postać, żeby tutaj nie było jakichś niedoróbek, jeżeli o nią chodzi. Awkę sobie oczywiście później poklikam, to już myślę, że nie muszę powtarzać, bo standardowo. No ale jednak te wszelkie czynności, które mogę zrobić teraz, to dlaczego by po prostu tego nie zrobić. Dobra, tutaj mamy jakiś kamyczek, niestety nic, a spróbujemy te kryształy. No też nic, coś ostatnio tutaj słaby drobię strasznie z tych kości, bardzo rzadko mi wypada cokolwiek istotnego, prawdę mówiąc. Dobra, no i znowu nic niestety. Tutaj może to drewno sobie spróbujemy, no też nic. O, teraz dwa drewna, może, no i jest trzecie drewno. No co prawda trzy kostki nie dają nie wiadomo ile, ale zawsze coś. No i okej, tutaj tyle. Tutaj do tego kibelka by wypadało coś wrzucić, ale to za chwilkę. Tutaj mamy coś do kowala. Tu mamy jakiś kryształ, niestety mały na inteligencję, ale czy on nam się przyda? 354. Więc w teorii możemy sobie tutaj podmienić, zawsze to tam kilka inteligencji więcej, dlaczego by nie. Mamy jeszcze coś na HP, 395, więc można powiedzieć, że dosyć fajny gemik. No tu już widzę, że mamy 350, 360, więc spoko, możemy wrzucić. Zawsze tam, no powiedzmy, prawie 50 HP więcej. I okej, teraz musimy czegoś do kibelka poszukać, żeby te 50 many, można powiedzieć, dostać za ten itemek, także okej, w miarę szybko, no na wszystkie cechy nic szczególnego, no ale grunt, żeby właśnie do tego kibla było. I okej, chyba mamy ósmą aurę, dokładnie, więc sobie spłukujemy. No dostaliśmy zwykłą klatę niestety, także to też szału można powiedzieć, że nie ma, ale okej, tutaj mamy klatę, dzisiaj wieźma chce pasy, więc ją w sumie sprzedamy, bo pewnie ze strefy mroku jakieś itemki będziemy mieć jeszcze do kowala. Dobra, co tutaj dalej? Ja rękę sobie zrobię później, bo to jak już wbiję te levele. Tutaj już teoretycznie mógłbym zrobić reset, ale to także zrobię po odcinku. Tu na razie olewamy, tu nie ma nic ciekawego, no pety standardowo po 12 robiłem. No niestety widać, odbija się w rankingu to, że sobie te pety łapałem troszeczkę później, można powiedzieć, że tydzień tutaj w tej ziemi, w tym roku miałem straty przez to, że chciałem ten odcinek nagrać taki, wiecie, kompletny, zresztą już o tym mówiłem. No i niestety widać to w rankingu, ostatnie dwa dni zrobiłem 3-2, no i tutaj pospadałem dosyć mocno z praktycznie pierwszej, drugiej pozycji na piątą, także no troszeczkę to widać, ale to nic, po prostu musimy to teraz nadgonić. No myślę, że te przejścia dosyć konkretne nas tutaj uratują i wystarczy, że trochę tutaj jeszcze podkarmimy i będziemy znów na pozycji top 1, jeżeli o te pety chodzi. Dobra, no lecimy dalej. Co my tutaj mamy za portal? Portal mamy 95%, więc raczej mu dzisiaj nie zrobimy za wiele, w sensie no nie zabijemy go, ale można spróbować. No właśnie, tak jak myślałem, po lochach też by tutaj się niewiele zmieniło, więc nie ma sensu po prostu tego ruszać. No mówię, pety są już porobione. Dalej, co my tutaj mamy? No twierdza to standardowo. Tutaj sobie muszę w sumie, tutaj mi się ekstraktor na 12 już buduję, muszę sobie zwabić, mam 221, poczekajcie, bo ja tutaj mam kogoś, o dokładnie, XKTO, czy on jeszcze dzisiaj mi starczy? Starczy, bo mam 9 ataków, dobra, to jeszcze dzisiaj go sobie możemy pobić w tych podziemiach, a później sobie po prostu poszukamy kogoś innego, w sensie no z Discorda wezmę, bo tam listę swoją mamy. Dobra, możemy jakiś atak w sumie zrobić, bo portal standardowo mi zniknął, także nie będę odświeżał. Tutaj możemy sobie zrobić atak. No obecnie chyba tak patrząc obiektywnie, tutaj nie brać pod uwagę tego rankingu, to jesteśmy top 3 gildią, jednak tutaj Protego chyba z tego co kojarzę jest top 1, natomiast Hatka jest top 2, bo z tego co wiem Hatka przegrywa z Protego, no i my jesteśmy na trzecim miejscu, także uważam, że i tak nieźle, nie ma co tutaj, wiecie, się napinać, zwłaszcza że no te średnie levele. O, portal mi się pojawił, zobaczcie, jak zrobiłem atak i tylko 6%, w ogóle my mamy nadal 13%, tak, nadal. O, i znowu zniknął, dobra, mogłem atakować, nieważne. Dobra, jeszcze sobie wrócimy do tego rankingu.
Jeżeli chodzi o średnie poziomy, no Protego ma tutaj 2.64, Hatka ma 2.60, natomiast my mamy 2.53, no to Protego nas mocno tutaj wyprzedziło. Jeszcze niedawno to był taki, wiecie, tam różnica 4-5 poziomów średnich, no a tutaj jak widzimy troszkę odskoczyli, ale to nic, dobra, znowu mi się portal pojawił i znowu zniknął, poczekajcie, bo on się tutaj może jakoś naprawia, spróbujmy sobie zrobić coś takiego i pyk i jest, dobra, to go zaatakujemy, skoro już się pojawił, 121, no zbiliśmy tam 23 miliony, no ale niestety nie dało to nam żadnego bonusu, dobra, lecimy dalej, kółko nieistotne, więc chyba co, no wchodzimy sobie do lochu, myślę, że nie ma co czekać, nie ma co tutaj przedłużać, popróbujemy sobie najpierw może te właśnie strefy mroku, później może jakąś wieżę, jakieś tornadko, no żeby ten level jeszcze docisnąć. Kogo my w ogóle tutaj mamy, jeżeli chodzi o świątynię? Tutaj mamy jakiegoś maga, w teorii byśmy go mogli walnąć, ale nie wiem, czy on nam padnie, więc sobie po prostu zaczniemy dokładnie od piramidy szaleństwa, bo ona tutaj powinna w miarę szybko padać. Z tego co pamiętam, chyba Banshee to jest taki blok, którego raczej już nie przepchniemy przed tym epikiem, więc po prostu ciężko z nią będzie. No tutaj mamy burzę, a burza pioskowa to też jest mag, kurde, nie wiedziałem, że drugi tutaj już jest mag. To już z nią może być ciężko, no tutaj zostaje po parę razy jakieś takie fajniejsze próby, ale z tego co widzę, no tutaj może być ciężko, ja nie wiedziałem, ja myślałem, że mag to jest dopiero szósty, a tu się okaże, że już nas zablokują. To by było akurat niefajne. Dobra, zobaczmy co nam tam za buty poleciały, bo widziałem, że jakieś z tego pierwszego nam poleciały dla zwiadowcy. Plus 5 tylko, dobra, to olewamy, cyk. I teraz tak, co by tutaj, dobra, no spróbujemy to tornado, czy tutaj w ogóle się coś ruszy. No tutaj też mamy blokadę, mamy hydrowira, no tam mu 2 miliony zostały, dobra, padł, spoko. Może się tutaj coś poklika, kolejny padł, jastrząb to jest mag. No tam 1 800 000, no zostaje mu co chwilę blisko, dobra, padł i kolejny wojownik znowu. No już tutaj to jest takie dociskanie, można powiedzieć, na siłę, brak miejsca, nie, muszę poczekać trochę dłużej. To jest takie dociskanie na siłę, można by powiedzieć, no bo jednak już przed tym epikiem, jak widzicie, dosyć ciężko nam idą te lochy. Tylko ja się tam pomyliłem, bo ja nie sprawdziłem przed odcinkiem, że tam drugi w tej piramidzie to faktycznie też był mag, ja myślałem, że to był zwiadowca, dobra, kolejny padł. Spoko, jakiś tam level zawsze nam siądzie. W sensie jakiś tam expik, bo do levela to jeszcze nam trochę tutaj niestety brakuje. No i mamy Lawopluja, no Lawopluj to jest wojownik i to jest znowu mocniejszy przeciwnik. Także chyba go tutaj sobie olewamy, a nie, padł, zobaczcie, chciałem do 900 grzybów i ostatnim go pokonaliśmy, dobra, no to jeszcze próbujemy, teraz mamy zwiadowcę, zwiadowca chyba powinien wsiąść, dokładnie, teraz jest rozpir, no i rozpir znowu wojownik, siadł, super, dobra, brak miejsca w plecaku, ty chciałaś pasy, tak, dokładnie, więc tutaj mamy jeden pasek dla ciebie, no, sprzedawaj się, i resztę możemy w sumie posprzedawać ręcznie. Cyk, no i mamy trochę golda, możemy im tutaj podawać statystyki, w sumie na tym mi zależało dosyć mocno. Dobra, no i próbujemy dalej, teraz znowu wojownik, no ale zobaczymy, no może tutaj do 850 na niego, bo i tak to expa za wiele nie daje, a jednak idzie dosyć opornie, więc do 850 sobie, a nie, jeszcze padł, ok, no to jeszcze spróbujemy, znowu wojownik, dobra, no na niego też 50, tak będziemy co 50 tutaj przeskakiwać, nie jest to zbyt opłacalne, bo tak jak mówię, no za wiele to niestety nie daje, dobra, padł, super, kolejny padł, o, zobaczcie jak się odblokowało, super, dobra, coś tutaj nam, jakiś mamy epik, to od razu będzie do kibla, no i to w sumie sprzedajemy. Jego oczywiście zostawiamy, będzie na jutro, to już jestem zadowolony, nie będę musiał szukać, no i dobra, lecimy dalej, no parę tam padło, kolejny padł, także coś tam się nam odblokowało i może nawet 279 z tego tornada wbijemy, zobaczymy, no mamy tutaj, no coś zacina, mamy tutaj kopciucha, kopciuch to jest zwiadowca, no to on powinien, kurde, padł, dokładnie, i teraz mamy kłapotliwego misia i to jest kto? To jest wojownik. Okej, okay, no i znowu padł, super, chyba jeszcze jeden albo dwóch i byśmy dobili ten level, powiem wam szczerze, i dokładnie, padł i dobiliśmy level, także super, z tornadka można powiedzieć, że jeden pełny level nam wpadł dzisiaj, także to jest akurat super, na duży plus, tutaj im oczywiście dajemy od razu za pamięci kolejny poziom. No i co, no wejdziemy jeszcze do tego tornada, skoro tak fajnie idzie, to sobie tutaj jeszcze coś podociskamy, dobra, kolejny. Tam musiałem odczekać trochę dłużej, no i mamy zwiadowcę już 18 tysięcy zręczności, ale i tak, no to pada, no tutaj się odrodzimy kilka razy mimo wszystko,
i jednak to tornado wcale się nie okazuje takie ciężkie, no to jest zwiadowca, ale okej, padł, bo był bardzo podobny do poprzedniego. I teraz mamy wojownika, który też padł, okej, mamy chyba jakieś rękawice, a ona chciała pasy, dobra, to mi się pomyliło, ale tak czy siak musimy posprzedawać. No i mamy troszkę golda w sumie zebraliśmy, ale na razie tutaj nie będę go zużywał. Tylko go sobie zostawię na tam jakieś ewentualne ulepszenia. Okej, kolejny mag kolejny. No kurde, idzie to tornado dosyć ładnie, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że aż tak. Mamy jakiegoś maga, no z nim tutaj już może być ciężej. Okej, padł sobie. I lecimy dalej, Drugi mag, bardzo podobny do poprzedniego. No ale tu musi jakaś fajna próba siąść. No jeszcze tak do 650 powiedzmy sobie tutaj poklikamy. No i do tej strefy mroku będę chciał wrócić, nie? No bo jednak to był taki główny cel. O, tam jaka bliska próba, kurde. No, dawaj, dawaj. No to jest właśnie, to jest mag, magowie, którzy nas będą blokować jako na tym łowcy. Generalnie magowie są prości w tym tornadzie i raczej nigdy nie blokują. Blokują głównie wojownicy. O, padło, dobra, nieistotne. Blokują głównie wojownicy, no a tutaj na tym łowcy może nas blokować właśnie mag. Okej, no lecimy dalej. Mamy wojownika, Hipmana. No on już tutaj ma 2500 siły więcej aniżeli ci początkowi, jak zaczynaliśmy to tornadko dzisiaj klikać, więc no z nim tutaj już może być ciężej, ale on może, no zobaczymy, nie będę tutaj spekulował bez sensu, tylko sobie dobijemy do 600 grzybów i okej, koniec z tym tornadem. I tak bardzo dużo tutaj wbiliśmy, chyba półtora levela z samego tornada, więc no to jest strasznie na plus. Mamy trochę golda, co my tutaj teraz sobie klikamy? W sumie to chciałem dobić do 2225 i teraz będziemy lecieć tą zręczność tak do 10 milionów, żeby w razie mieć tutaj na ulepszenie towarzyszy. I okej, no co my byśmy tutaj chcieli spróbować? No tego raczej nie machniemy, Esterosu nie machniemy. Tutaj to w ogóle szkoda klikać. Tą wieżę sobie zostawię na koniec. No więc dobra, może tą świątynię zimnej krwi popróbujemy. Tak ze 100 grzybków powiedzmy na niego. A jeżeli by nie padł, no to jeszcze tam wejdziemy do tej nieszczęsnej piramidy szaleństwa i tamtego maga jeszcze spróbujemy docisnąć, żeby chociaż ten 280 wbić, żeby taki wiecie, cel na odcinek został spełniony. Bo jednak już ten 280 fajnie wygląda i fajnie by było z nim wejść na epicki weekend, który będzie właśnie za tydzień, już w sumie w piątek, także nie za niecały tydzień. No ale widzicie, no tutaj z magami się nie odradzamy i to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No ale okej, no spróbujemy. W ogóle poczekajcie, co my mamy za broń? Czy my tutaj już możemy jakieś lepsze? O, zobaczcie, 37 średnich, kurde, to jest masa. Dobra, no to my tutaj musimy jakiejś broni poszukać w takim razie. Ja się tutaj już w ogóle zapomniałem tej broni zmieniać. Zresztą wydawało mi się, że ten łuk to przecież kilka dni temu. Chyba nawet jak te daily nagrywałem, to go dostałem. A tutaj zobaczcie, jakie łuki nam siadają. O, jakiś pasek 46, dobra, bierzemy go. No tutaj jak widzicie, no już itemki także są do wymiany. No ale to już akurat wiadomo, bo czekam właśnie na ten weekend epicki. No tutaj bez runy to nawet nie patrzymy. Tu mamy jakiś z runą, ale niestety na dwie statystyki, tutaj znowu na dwie statystyki, mogłem to w sumie zacząć robić wcześniej, ale no dobra, poszukamy sobie, tu bez runy to olewamy, bez runy, tutaj jakiś z runą zręczność, ale słaby rozrzut, kurczę, no właśnie to jest to, nie dość, że runa, nie dość, że zręczność, to jeszcze rozrzut musi być w miarę fajny. No i to może być dosyć ciężkie do znalezienia, no ale dobra, szukamy, bo na pewno nam się przyda. Zobaczcie, jak ja się zamuliłem, ja myślałem, że mi tu dają może 10-15 średnich, a tu już takie porządne łuki jesteśmy w stanie wyciągnąć i kuszę. Okej, no szukamy dalej, nic ciekawego na razie, znowu na dwie statystyki. Tutaj nic, tu mamy jakąś kuszę, no ale niestety nic ciekawego, dwie kusze, na inteligencję niestety. No i tu na dwie statystyki, dobra, szukamy dalej, jest jakaś kusza, jest na HP i mały rozrzut, no i tu jest fajny rozrzut na HP, ale bez runy, no tak można szukać w nieskończoność, powiem wam szczerze, no na pewno by nam się to przydało pod kątem tych lochów, no na siłę i słaby rozrzut. Tutaj o, zręczność, 33 tylko średnia, ale ten rozrzut jest mizerny, powiem wam szczerze. Kurde, no nie wiem, weź kupimy to, ale jeszcze poszukamy, bo no w ostateczności to wezmę, no bo jednak te 30 średnich swoje zrobi, ale mimo wszystko chciałbym tutaj jednak coś z fajniejszym rozrzutem, no bo wiem, że po prostu można znaleźć, tylko ja mam pecha.
Okej, okay, jakieś tutaj łuki, wszystkie trzy z runą, trzymajmy kciuki, nic, nic i nic, okej, okay, nieważne, tutaj na siłkę i słaby rozrzut, dobra, dalej, dalej, inteligencja i słaby rozrzut, dwie statystyki, no powiem wam, że lipnie, lipnie, jeżeli chodzi o to nasze poszukiwanie, no tutaj znowu bez run, tutaj coś z runą na dwie staty, dobra, dalej. No dawaj, oj, tam była kusza z runą i skipnąłem standardowo. Dobra, dalej. Trzy bronie, żadna bez runy, znowu bez runy, znowu bez runy. Tu coś mamy z runą na dwie staty, mamy jakąś kuszę, no to by była nawet 40 średnich. To by była nawet jak fajna, jakby zamiast inteligencji była zręczność, no bo co prawda nie ma jakiegoś super rozrzutu, ale mimo wszystko bym ją wziął, bo nie byłoby tragedii. No i te 40 średnich, nie? To też swoje robi. Tutaj nic ciekawego. Inteligencja niestety. Dawaj dalej, tutaj nic. Oj, 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 no niedobrze, niedobrze. Akurat widzicie, mogłem to w sumie przed odcinkiem spojrzeć i mogłem sobie po prostu już przed odcinkiem poszukać, a na odcinku wam pokazać i kupić, to by na pewno było szybsze. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko inteligencja, no niedobrze. Kurde, już tyle tych inteligencji było co chwila, a na zręczność nic, znowu inteligencja, zobaczcie, no tu co prawda średnie 27 większe, no ale rozrzut był fajny i na pewno bym się skusił na takie coś. Tutaj nic, o, mamy jakieś buty nawet, dobra, kupię, będzie do kibla, nie będę musiał szukać następne dwa dni. No dobra, jest jakiś łuk, no niestety lipa. Tutaj mamy coś na HP, ale nie chcę raczej. No dobra, no jeszcze tak powiedzmy do 300 grzybów poszukam, jak nie to założę po prostu tego, już trudno. I będziemy sobie tam jeszcze próbować ten level jakoś wycisnąć. No ale trzymajmy kciuki, że jeszcze może jakiś łuk nam tutaj fajny się pokaże. No tu coś mamy niestety, słabe statystyki, tu też nic. Dobra, tu nic, no jakaś kusza, nic, kurde. Tu na siłę znowu, o, to by było bardzo fajne, mimo że średnich tylko 25, no to jednak rozrzut fajny, no ale niestety nie dla nas, tylko dla wojowników, jeśli by się posługiwali łukami. Dobra, no tutaj nic, o, jakaś kusza, nic, kurczę, dobra, kusza, inteligencja, no standardowo, jak już mamy kuszę z runą, to jest to na pewno inteligencja. No tu mamy na HP, ale ja nie chcę chyba HP, ja bym chciał zręczność koniecznie, no bo jednak ta zręczność mi o wiele więcej da, aniżeli właśnie takie HP w tym łuku, jak już chcę brać na jedną statystykę. Cztery łuki, żaden bez run, znowu bez run. Tu mamy coś z runą na siłę. Dobra, dalej, dalej, no. Dwa łuki bez runy. Kurczę, no widzicie, będę to musiał w razie sobie poszukać jeszcze jakiegoś innego. Albo już po prostu przeczekam do tego epika. Chyba już przeczekam do epika, bo i tak nie będę tutaj nic już praktycznie lochów klikał właśnie do samego epika. Bo i tak to się mija z celem, bo widzicie, że już dosyć topornie to idzie. Dobra, tutaj nic. Cztery łuki i nic. W sensie, no tam jedna kusza, ale wiadomo o co chodzi. Tu mamy o, dobra, i to by było coś ok. 35 średnich, zręczność, no rozrzut taki nie najlepszy, ale też nie najgorszy, więc ok, no myślę, że to możemy wziąć. Tutaj sobie zmarnujemy niestety itemek, który mógłbym do kibla wrzucić, no ale trudno, mam dwa na zapas, więc co tam sobie olejemy. Tą kuszę w sumie możemy sprzedać. No i dobra, lecimy dalej do tych lochów, troszeczkę tutaj zamuliłem podczas szukania, no ale trudno, no na tego sobie jeszcze wydamy ile tam, no powiedzmy do 225, niech będzie, zobaczymy, no i tak mimo tej nowej broni i tak tutaj nie ma szału, ale mimo wszystko sobie go popróbujemy, a jak nie, no to jeszcze pójdziemy do tej piramidy i tam spróbujemy cokolwiek docisnąć, aby chociaż bić ten 280. No mamy Weekend Expa dzisiaj, w sumie ostatni dzień, no to pewnie z tej awki sobie dobijemy mimo wszystko ten level, no ale jednak wiecie, fajnie by było na odcinku go dobić właśnie z samych lochów. Dobra, no tutaj niestety nic i teraz lecimy na tą burzę piaskową. No i tutaj z tego co widzę, to te próby są bardzo podobne do siebie mimo wszystko. Mimo że zobaczcie, łuk mamy o wiele lepszy, no to jednak ci magowie są dosyć ciężcy do zrobienia, no na ten moment.
jest to jednak mocny blok. No a tutaj to akurat mój błąd, raz, że nie sprawdziłem jaki łuk mamy, czy możemy jakiś lepszy, bo trochę jednak odcinka na to szukanie straciłem, a dwa nie sprawdziłem, że po prostu w tej piramidzie drugi to też jest mag, bo to się mogłem w sumie spodziewać, że skoro mag to znowu będziemy mieli jakiś blok. No ale dobra, jeszcze tutaj na niego te 50 prób wydamy, 50 grzybów, a nuż się uda, żeby właśnie nam pykło to. No ale to zobaczymy, no tam parę razy mu zostało niewiele. Ale no to jest właśnie, wiecie, to są właśnie magowie, że im generalnie zostaje niewiele, ale paść nie chcą. No i dobra, no nie będziemy wchodzić już w tym odcinku do wieży, bo nie ma to, myślę, sensu i tak tam za wiele raczej nie ruszymy. No teraz to już na 100% łowca idzie w odstawkę, że tak powiem. Teraz już na 100% tutaj nie będziemy nic sobie dziać, aż do piątku. W sumie nie wiem, bo będę chciał zrobić taki maraton w przyszły weekend z wojownika i z łowcy. Bo jednak tutaj jeszcze jest, opłaca się po prostu przebierać i opłaca się po prostu klikać te lochy, no bo jednak na Paladynie i na Berserku tam za wiele od ostatniego epika nie wbiliśmy, więc przebierać się tam nie ma sensu. I myślę, czy na przykład w piątek nie zrobić z łowcy jakoś tam koło południa odcinek z przebierania, a wieczorem z klikania lochów, a w sobotę na przykład z wojownika to samo, czy coś w tym stylu, ale to jeszcze zobaczę, to jeszcze będę musiał przemyśleć, jak to wszystko wyjdzie. No a na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Troszeczkę mam wrażenie, że taki chaotyczny, ale i tak myślę, że było ok. Zostawiajcie kciuki w górę, piszcie w komentarzu, dzisiaj może się napisać łuk na przykład, aby znowu było tematycznie. Wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawiajcie komentarze, subskrypcje, kciuki w górę i co tam jeszcze możecie. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć!